Noszenie niemowląt, podnoszenie i odkładanie. Wbrew pozorom to nie jest kosz na pranie, ale takie przenośne, fantastyczne łóżko, które możemy przenosić z jednego pokoju do drugiego, jeżeli jest taka potrzeba. Układamy całą rękę pod ciałem dziecka. Tak? Nóżki są ułożone z przodu. Tak? Dłoń jest ułożona pod główką dziecka. O. Możemy przełożyć z jednej ręki na drugą. Tak? Cały czas panując nad ciałem dziecka. Weźmiemy sobie podkład teraz. Zamieniamy ręce. O, cichutko. Kiedy chcemy odłożyć tak małe dziecko na przewijak, trzymam je bokiem do podłoża, wchodzę tutaj ręką aż po łokieć, układam dłoń pod barkiem, o, przesuwam rękę, brawo, i kładę najpierw pupę, dzień dobry, potem bark, a potem głowę, cześć, wiesz gdzie jesteśmy? Tak, a teraz wystarczy podnieść się do góry, chodź. Obracamy się na boczek delikatnie. Czekamy, aż dziecko samo przekręci głowę. Powolutku. Dokręcić troszeczkę na boczek. Teraz wchodzę ręką między nogi, pod bark. O tak, tutaj sobie ładnie układam całe ciało Wojtka. Druga ręka idzie pod głowę i delikatnie bokiem przodem do podłoża przesuwam go do góry. Teraz łokieć idzie pod główkę. Obydwie ręce pod pupę. I teraz możemy iść jeść. Więcej na stronie mamotato.cotynato.pl. Zapraszamy!